Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Taką sprawiedliwą historię, nie wymyślanym stan od palca, tylko sprawiedliwą, że terapeut nasz Jałtocki wiózł mnie i opowiadał mnie historię, że był w Niemczech 8 lat i po niemiecku do mnie szwergotał. Ja rozumiałem, bo trochę umiem język niemiecki, szwabski. I powiem, że mówił, że w Niemczech jest taki rygor zaostrzony i na młodzież, i na osób dorosłych, że jak nie wiem co, że tam nie ma ani piwa, ani wódki, ani Nowego Roku, ani Sylwestra, nic nie ma. Tam nic, w ogóle nie ma nic? Tylko praca, praca, praca i praca. To ty byś tam się nie odnalazł. Czemu? No bo tam do pracy trzeba chodzić. Praca, praca, praca. To nalecimy. To też byś zapierdolił. Bardzo mnie to cieszy. Też byś zachodził? To, a czemu nie? Tam każdy ma prawo jazdy, nie straci. Za kolizję prawo jazdy tam nie karają. I sądu nie ma. Nie ma sądów w ogóle? Nie ma. To tylko tam mieszkać. Co? To tylko tam mieszkać, przeprowadzić się. No. I? Ale dziś taka jest. A ten taksówkarz ile lat ma? Co? Ten taksówkarz ile lat ma, że takie mówi ci rzeczy? On do mnie starszy. Ja mam 62-63 lata. Wiesz, ja tak mówię. No mniej więcej, no. Mniej więcej tak. Nie. Bo nie zapytałem cię, on ma lat. To szkoda bardzo. Żałuję się teraz. Ale jak on mnie będzie drugi raz już, czy może, czy znowu będzie już, to się zapytam, ile on ma lat. A nie, ja tylko tak z ciekawości, Krzysztof. To ci tak, o, wiesz, dokładnie nie wiem, ile on ma lat. No ale dobra, tak, wiesz, no. Bo ja, bo u mnie zapytał się, ile ja mam, ja mam 60. A my, ile pan ma lat? A, nie powiem panu, bo pan nagrywasz. Oto nam, wiesz, za co uważają? Kamerę? Kamerę. O, widzisz. Ja wchodziłem, wiesz gdzie? Do sklepu na schodki. Tam, tu, na rampę. Wiesz, gdzie sklep na rampę? No. Tam są, wiesz, pijacy. Ja mówię, ty uważasz, kamerę ma. No, wie, nagrywa. To ty chodzisz, straszysz ludzi. Tą kamerą. A ja specjalnie. Pyk. No. Pyk, pyk. Mówi. Co ten taksówkarz jeszcze mówił? Krzysztof Wolny. No mówił, że ten taryfer, że tam taka dyscyplina jak nie. Tam w pracy piwo nie wypijesz. No a gdzie w pracy piwo pijesz? W jakiej pracy piwo tam się pije? Jak przyjdziesz człowiek po pracy, a wypije piwo, czy tam kiedyś dżinsu, czy tam jeszcze jakieś alkoholu. To, a tam idziesz do pracy, to wiesz co? Co siedzi stróż, ochroniarz, bo tam ochroniarze są. Ma taki kamerę i podchodzisz i dmuchasz takie rurkę. No ja rozumiem, no. I na komputerze wychodzi. Czy trzeźwy, jak trzeźwy, to zapowiada, trzeźwy, mówi imieniem, przypuśćmy, Jacek, jaki przykład daje, trzeźwy, a przypuśćmy, Jacek, nie tylko ty Jacek, dużo Jacków jest w Polsce. No tak. Przypuśćmy, masz 2 promila, już piszę, 2 promila. Do mnie? No wołasz mnie. Nie, siadaj. A, myślałem, że mnie wołasz. Tylko pokazujesz, jak ten ochroniarz robi, tak? Tak. Tak o. Za telefon siadaj. Po niemiecku tam do szefa. Mówi, na górę. Musisz. Poprawić się. Do, na czerwony dzwonek inaczej. Chodzisz. A tam już wydruk u szefa leży i nie masz alkoholu u siebie. Co to ma znaczyć? Pan kierowcą jest. Jak pojedziesz do domu. Ten czas, co nie
co nachlałeś się i nie miałeś pracy, dwa dni odpracowujesz. Darmowo robisz. Za ferszczyk. Słyszałeś, Wojtek, jakie w Niemczech? Ja nie mam tego. Za ferszczyk. Wiesz co ferszczyk? Wiesz co ferszczyk? No nie wiem, no skąd mam wiedzieć? Ferszczyk to obypłatę do zaraz. Figa z makiem. Figa z makiem. Dopiero dostaniesz wypłatę, jak przyjdziesz na dwa dni odpracujesz no za darmo, to na trzeci, na czwarty dzień przyjdziesz trzeźwy, to tego dnia już liczył to i pieniądze. No to ja tam nie jadę. Co? To ja tam... takiego czegoś nie ma. To ja tam nie jadę. Tam ktoś... Jeszcze tak to nie opowiada. No to... Mówi, dlatego zapytałem, ile lat ma to ryfie. Tam taka dyscyplina jest, mówi, rygor, panie, w restauracjach, to tam nie ma ani alkoholu. Tam jest napoje bez alkohola. Zjeść można, a zjeść tego możesz. Ale czego za, chcesz? Za darmo? I powiedz, co? Za darmo? Za darmo. Za darmo. Jak tylko masz taką kartę, nie? Czy taki wkażesz tą kartę, tam u tej kasjerki, czy u kogo wybija, co zamawiasz, nie? Jak to powtórnie to samo, to się nie to na świecie, wie. I ona tylko ten zamawiający, jak to powiedzieć, to nie bilion, ale paragon zamawiający. Niech będzie paragon. Wyrywa do okienka, pach, na taśmie może pach, tam już wiedzą, co poczekałeś. I zaraz kelner niesie tobie, ty przy stoliku siedzisz, bite. I pyta się, czy smakuje. Nawet. Jeżeli nie smakuje, zabiera inne. Słucham pana, ja po polsku mówię. Słucham, panie Jacku, co pan chcesz wybrać. Przynosi książkę menu i ty wybierasz książki menu. Przypuśćmy. Kotlet nie smakował schabowy. Nie, tobie. A mielony smakuje. Pokazujesz. To. I on sobie na kartce zapisuje. Wkłada do kasjerki, kasjerkę zmienia na maszynie i tam pium, poleciało. Znowu przynosi kelner inny. Stawiam. Smaken? A ty? Smaken. Gut. Mówisz, gut. Danke. I za dankę wszystko się ma, tak? Co? Za dankę wszystko się ma. Tak. I, jeszcze do tego, do dania, dwie butelki, jakiego chcesz napoju bezalkoholowego. Możesz sobie za darmo mówisz. I na drogę bierzesz trzy butelki, jak kierowcą, to bierzesz trzy butelki ciepłej herbaty, a jak nie, to masz termos. Wiesz, co to termos? Tak, wiem. To dajesz termos, one nalewają tobie, nalewają, to ja wszystko powiem, przepraszam, napuszczają do termosu herbatę, pytają się, czy słodzona, czy nie słodzona. Jak wolisz? Krzysztof, a ja powiem ci tak, może ty taksówkarza zmień. Co? Taksówkarza może zmień. Kto? Ty. A czemu? No to tu powiada, ja nie wierzę w takie rzeczy, co ty mówisz. Że tam tak jest. Jak on ci to opowiadał, to ja nie wiem. Może pora zmienić taksówkarza. Co mówisz? Może pora zmienić taksówkarza. A czemu? No bo takie bzdury opowiadasz tutaj. Nie, to nie bzdury. Bo on 8 lat pracował. On 8 lat pracował. Czy mówię, ja tak go kocham, że to opowiada. Ja mówię, jak kto nie będzie wierzyć, to jak ja będę wiózł tam sobie pieczątkę, kartę, to co tak jak Wojtek, nie? Wczampluje numer i niech tylko numer powiedział ten boczny, ja podjadę, jak będę blisko do tego pana i wszystko powiem ci sobie. To co dla pana mówię. Ach, mówię, tam jest, tam mówię, nie ma, żeby człowiek człowieka powie. Nie ma. Nie ma, żeby patentami rzucali. Nowy rok przychodzi, cichutko, w domkach sobie siedzą, po niemiecku śpiewają kolędy. A znasz jakąś kolędę po niemiecku? Nie no. Nie no. Bo wiesz, tatuś był niemiecki nie wolę, ale mnie nie nauczył jeszcze tak. Wiesz. Nie tak drobiazgi nauczył. Krzysztof, ty jak jutro jedziesz na miasto, to zajdź do urzędu miasta, tego miasta, pracy. Niedziela. A, przepraszam. Jutro niedziela, pomyliło mi się.
W poniedziałek, jak pojedziesz. No i co, jak ja jutro będę jechał do urzędu pracy, stałby tam my do poniedziałku i teraz by stały, czemu nie? Ale jak ty zapłacisz, ja pojadę. Nie, to pomyliło mi się, mówię w poniedziałek, Krzysztof. A poniedziałek tak. No, ale, żebyś ale, ubezpieczony a był. Jutro. Jeszcze leki masz, tak? Ja jutro nie pojadę na pędraka, bo... Ja rozumiem. Powiesz, jutro nie będzie tej policjanki, to co mnie z tego? Ja rozumiem, rozumiem. Ja nie dowiozę do innego oda, a ja wiem, czy on odda? No tak, słuchaj, ja muszę do ręki tej... Ale leki jeszcze masz? Leki jeszcze masz? Co? Leki jeszcze masz? Jeszcze mam. No to masz poniedziałek załatwić to ubezpieczenie. Dobrze? Dobrze. Patrz, strzelają dzisiaj znowu. Co? Dzisiaj strzelają znowu. Petardy. Zaraz policja będzie. Ja uruchamiam. Ale to dzisiaj można strzelać jeszcze. Jak strzelają dalej sobie, ale nie... Ale to dalej przecież, ja słyszę, patrzę w tym. Ja nie słyszę, bo ja jeszcze nie zmienił tego. Aparatu. A zupę ile czasu będzie się gotować? Od której ją gotujesz? Już się ugotowana jest. Już ona ugotowana jest. No to po co stoi na ogniu? Zaraz się rozgotuje kurczak. Zaraz pójdę ze mną. To chodź, pomogę ci. Nie musisz pomagać. O, zaraz się wygotuje wszystko. Czekaj, ściereczki. Czekaj, poświecę ci. O, nie stoi. No dwa dni będzie, co? Będzie. A jutro? A jutro ugotuję na czarno. Czekaj, zaświecę ci, wróć. Jak to gotowe było? Opakowanie. Starczy tyle, ty. Gdzie pod sam ten? Nie już ojcu dzisiaj. Ja więcej na ten zem żar jak ty. To ja nie twierdzę. Ciepło jest dobre. Dobra, ja... Krzysztof, życz jeszcze szczęśliwego nowego roku. Nie, nie będę życzyć, dlatego że z tego powodu, jak mnie zrobili, to nie życzę nowego roku. Nie, bo nikt nie, dla nikogo, dlatego że to nie są ludzie dla mnie. Koniec. A dobra, skończyło się dla nich. Dobra, żegnam.